Czy trzeba pamięcią wracać do tamtych dni? Pytał ksiądz proboszcz Janusz Grela podczas mszy upamiętniającej 70. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczysta msza w intencji ofiar stalinizmu i hitleryzmu została odprawiona w kościele pod wezwaniem Św. Archaniołów na Piaskach. W nabożeństwie poza głównym inicjatorem czelackim NSZZ Solidarność uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Członkowie Solidarności doszli do wniosku, że wszystkie tam święta patriotyczne są tutaj obchodzone, a ten 17 września był jak gdyby zapomniany. I postanowiliśmy zrobić taką mszę, która będzie w intencji ofiar i 1 września i 17 września i tych wszystkich, którzy walczyli za Solidarność, tym bardziej, że blisko jest sierpień, więc to jest dla Solidarności i dla Polski również ważna data w historii. To wydarzenie właśnie jest taką cegiełką lokalną, wpisujemy się w te uroczystości też i ogólnopolskie. Historia to najważniejszy element naszego życia. Mówi się, że historia magistra vita est, czyli nauczycielką życia jest. I ważne jest, aby wszystkie pokolenia, również te najmłodsze, pamiętały o tragedii, jaką była II wojna światowa. Przez dziesiątki lat powojennych rzeczywiście zapomniano i najwyższy czas, abyśmy tą datę na trwale zapisali w historii naszej Polski jako zdarzenie równie tragiczne jak 1 września. Cała kultura polska uciekała tam do Rosji, tam uciekali, a tam drudzy ich napadli. Proszę pani, to było straszne przeżycie. Tyle narodu zginęło w Katyniu, w Ostaszkowie i tam nasze pół Polski zostało. Żeby młodzież wiedziała, jak żeśmy cierpieli, jakie to było straszne, jak Niemcy napadli na Polskę. To jest nie do przeżycia. Ja byłam w ten czas dzieckiem jeszcze, prawda? Bo miałam 9 lat, gdy napadli na Polskę. Ale pamiętam jak żeśmy uciekali, jak bombardowali. Po mszy w hołdzie poległym i pomordowanym złożono kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci ofiar tamtych wydarzeń.